Cześć, z tej strony Czuk, witam was serdecznie, tym razem w poradniku FIFA 15 tryb Ultimate Team. Jak zarobić końsy? Mój sposób jest bardzo prosty i przede wszystkim skuteczny. Może żeby nie przeciągać, przejdźmy od razu. Wchodzimy w rynek transferowy. Przejdźmy od razu do rzeczy oczywiście. I słuchajcie, zarabiamy na zawodnikach z polskiej ekstraklasy. Dlaczego właśnie z polskiej ekstraklasy? Ano dlatego, że w naszej lidze nie ma w FIFA kompletnie żadnego zawodnika, który byłby złotym zawodnikiem. Skutkuje to od razu tym, że wszyscy srebrni zawodnicy dochodzą do niesamowitych kwot. Dlatego wyszukujemy sobie srebrnych zawodników, limit licytacji ustawiamy na 500, no i sobie szukamy tych zawodników. I teraz... no chyba sprawa najważniejsza, jakich zawodników kupować i licytować. Oczywiście nie kupujemy żadnych zawodników Zawiszy, Górnika, Jagiellonii, oni się nie sprzedadzą. W tym momencie trzy ekipy, z której zawodnicy są najbardziej popularni i najbardziej dochodowi, są to Lech Poznań, Legia Warszawa i Lechia Gdańsk. Ewentualnie Marcin Robak z Pogoni Szczecin. Tych zawodników radzę wam kupować. Jacy to będą zawodnicy? Już wam pokazuję. Na pewno warto postawić na Wojtkowiaka. Rzeźniczak to oczywiście jest czysty zysk, jak najbardziej go licytujemy. To samo Keba Cysa i tutaj jest nawet za 600 na kup teraz, także możemy sobie go jak najbardziej kupić. On pójdzie za 1500 do 2000 nawet. Słuchajcie, na każdym zawodniku gwarantuję wam co najmniej 500 końców zarobku, natomiast niektórzy zawodnicy potrafią dostarczyć nawet 2 czy 3 tysięcy zarobku, także to jest coś niesamowitego. Możemy również zalicytować Korzyma, to jest akurat taka karta, która często się sprzedaje. Nie kupujemy Pinto ani Gyulerme z Legii Warszawa, natomiast możemy zainwestować w Keitę, w Saganowskiego, Pinto, jak mówiłem, nie, w Lewczuka oczywiście, tutaj już widzicie sobie, zabukowałem tych zawodników. Wojtkowiaka, Orlando Sa, to jest czysty zysk, jego również warto w niego zainwestować, tylko oczywiście musimy zwracać uwagę na cenę wywoławczą. Jeżeli on jest wystawiony za 500, no to automatycznie średnio się opłaca go potem kupować, no bo jego sprzedamy za 1200, 1000, wprawdzie to będzie te 500-700 końców gotówki, takiego czystego zysku, natomiast nie polecałbym już powyżej 500 kupować. Dalej, Hamalainen widzicie, również go sobie zalicytowałem. Andrzej Duda, to jest tego typu zawodnik, który potrafi pójść nawet do 3-4 tysięcy. Tutaj widzę go, ziomek by stawił za 1500, ale naprawdę warto sobie kupić tego zawodnika, zalicytować, on na pewno wam zejdzie. A Rajori zresztą również, chociaż o wiele mniejsze kwoty. Jodłowiec można w sumie, tylko że tu widzicie jest za 500, także ja go nie będę licytował. Rzeźniczak, a Rajori, o tutaj widzę już, warto niedługo warto będzie zajrzeć. Za kilkanaście godzin, czy tam za kilkadziesiąt. Takich zawodników jak Cesaj, Pawłowski, Robak kupujemy. Luis Carlos, już bym nie polecał. On średnio schodzi, to samo Gulon z Zawiszy, zresztą chyba Gulona w tym momencie nie ma. No i pokażę wam, że to działa, że nie jestem gołosłowny. Pokażę wam. Tutaj sobie wystawiłem na godzinkę, ponieważ robiłem materiał i chciałem, żeby coś tam się sprzedało. Wystawiłem sobie na godzinkę zawodników. No i zobaczcie, co się dzieje. Kasper Hamalainen, którego kupiłem za 150 końców, czy tam za 200, poszedł za 1800. Paulus Arajuri dwa razy po 700, a go kupiłem również za 150. Muhammad Keita za 1500, którego również kupiłem za 200. A Mila poszedł za 2700, gdzie go kupiłem za 150. Dla mnie to jest wręcz nienormalne. No widzicie, już sobie wystawiłem Dudkę za 1800, Mile za 3000 czy Pawłowskiego. No i teraz druga sprawa, jak wystawiać tych zawodników? Może sobie pokażemy na przykładzie Cesaja. Wchodzimy sobie w takiego zawodnika i porównujemy cenę. W tym momencie widzicie za 3,5, za 1500, 1200, 1500, no akurat średni będzie zysk na nim. W każdym razie zawsze wystawiamy delikatnie niżej. Myśmy go kupili za 600, a także za 1100 on pójdzie bez żadnego problemu. Czyli już widzicie, tutaj będzie te 500 końców... 500? Dobrze mówię? Tak, 500 końców zysku. Ważne jest czas trwania licytacji. Optymalnym, myślę, czasem są te 3 godzinki i jak najbardziej możemy wystawiać na 3 godzinki. Widzicie, tutaj mam mnóstwo tych zawodników. O, ich wszystkich wystawiłem na godzinkę, dlatego oni są wszyscy na czerwono. No ale już widzicie, 5 poszło.
do samego robienia materiału za duże kwoty. O, Keita za 5 tysięcy, my go wystawimy za 2,5 i też nam się sprzeda i już jest profit. Widzicie, kupiliśmy go za 150, wystawimy za 2,5, także profit będzie duży. Zawsze cenę wywoławczą ustawiamy na odpowiednio niższy poziom, na przykład te 6-7 stówek niżej, żeby kupujący sobie myślał, o, dobry deal. Słuchajcie, nie wiem, czy to do końca działa z psychologicznego punktu widzenia, natomiast jest to naprawdę efektywne i warto w taki sposób wystawiać właśnie tych zawodników. No i co jeszcze bym chciał powiedzieć, no to oczywiście robimy taki przekręt, mając około 5000 końców na koncie, żeby tych zawodników sobie kupić z 10 czy tam 15, 20, no żeby już mieć z czym interes rozkręcić. Uwierzcie mi, że po pierwszych sprzedażach interes sam się nakręca, interes i fajnie to wychodzi. I żeby nie być gołosłownym, pokażę wam, jakie składy sobie na tym sposobie zrobiłem. Takim flagowym oczywiście moim składem są, no wybaczcie za nazwę, są zawodnicy z Premier League. I tutaj mam takich zawodników jak Di Maria, Staric, Rooney, Cuadrado, Silva, nie wiem, Kompany, Touré, a na rezerwie mam takich zawodników jak Sanchez, Ramirez, Costa, Schürrle, Van Persie czy Navas. Także widzicie, to nie są tani wcale zawodnicy. Mam również inne składy, oczywiście mam Lecha, którego jestem kibicem. Cały skład Lecha z rezerwą, nawet Stilic się pojawił, chociaż oczywiście w Lechu nie jest, ale mam sentyment do tego zawodnika. Mamy włoski skład, także również wszystko jest robione na tym moim poradniku. Mam również chyba niemiecki skład, chcę ten Pedzidy. Tak, to jest skład Borussii Dortmund z Robertem Lewandowskim. No taki Lewandowski kosztuje 100 tysięcy, także widzicie, że tutaj was nie robię absolutnie w bambuko. I myślę, że to jest bardzo fajny sposób na zarobek. Ja w tej chwili jestem w drugiej lidze, bo spadłem. Natomiast bardzo polecam, ponieważ regularnie sobie patrząc, to te 2-3 mecze, no to nie jest jakoś dużo roboty z tym wszystkim. To jest 5, max 10 minut. A efekty są naprawdę bardzo zadowalające. Nie zależy mi już w sumie, że na tym, że ktoś rozpozna ten sposób i będzie go eksploatował. Ten oczywiście sposób nie jest jeszcze wyeksploatowany bardzo, więc naprawdę polecam go stosować. Nie zależy mi na tym, że ktoś to podłapie i że będę miał konkurencję, no ponieważ już nie gram tyle w FIFA, już nie mam tyle czasu i nawet mi się nie chce. Więc wszystkim tym, którzy chcą sobie zarobić, mówię, ja potrafiłem te 100 tysięcy dziennie nawet wyciągnąć, a potem wszystko przepierdzielałem na paczki. Także jeżeli ktoś chce sobie zarobić, jest to bardzo fajny, prosty i efektywny sposób. Jeżeli wam się podobał ten poradnik, to oczywiście łapki w górę, zachęcam do komentowania i subskrybowania oraz odwiedzenia mojego profilu na Facebooku. W tej chwili żegnam się z wami i do następnego filmu. Może jeszcze zrobię jakieś poradniki, ponieważ mam kilka patentów na FIFA. W każdym razie żegnam się z wami w tym momencie. Do następnego filmiku. Cześć!